Czas na audycję z Ełckiego Ratusza, a w naszym studiu Mirosław Hołubowicz, zastępca prezydenta Ełku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie prezydencie, zaczniemy od bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o podpisaniu aneksu do umowy o zakup autobusów elektrycznych. O co chodzi? Tak, od dłuższego czasu staramy się modernizować naszą komunikację miejską poprzez wprowadzanie nowszych pojazdów. I 31 października podpisano aneks na zwiększający dotychczasową umowę na dostawę autobusów elektrycznych. Aneks przewiduje dofinansowanie w kwocie 1 600 000 zł na zakup kolejnego, szóstego autobusu. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia na wszystkie te autobusy to jest 20 milionów złotych, z tego dofinansowanie to kwota 14 milionów. Warto wspomnieć, że już po ulicach miasta jeździ 5 autobusów i że Miejski Zakład Komunikacji również ogłosił przetarg na dostawę kolejnych 4 autobusów elektrycznych. To zadanie będzie realizowane w przyszłym roku. Otwarcie ofert na ten przetarg to nastąpi 6 grudnia. Wartość zadania to jest 12 milionów 600 tysięcy złotych. Tak więc do końca drugiego kwartału 2026 na ełckich ulicach będziemy mieli 10 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych, co pozwoli oczywiście na wycofywanie taboru starego, spalinowego, i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i nie tylko w przestrzeni miejskiej. No i oczywiście nowe autobusy to oczywiście nowa komfort jazdy. Nowy komfort jazdy. Te autobusy są klimatyzowane, wyposażone w nowsze rozwiązania techniczne, posiadające również ładowarki USB. Takie ułatwienie dla mieszkańców. Także już nie możemy się doczekać. A jeżeli jesteśmy przy temacie pieniędzy, no to teraz temat bonu energetycznego. Tak, o tym już mówiliśmy na antenie radia. Do urzędu wpłynęło ponad 4 tysiące wniosków osób biegających się o bon energetyczny, a więc dopłatę do energii elektrycznej. To jest takie jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie między 300 a 1200 zł i skierowane ono jest do gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Przy wypłacie tego bonu energetycznego obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Dlatego jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, bo są sytuacje, że może ono gdzieś znacznie być wyższe niż przewiduje regulamin tej dopłaty, to dalej istnieje możliwość ubiegania się o bon energetyczny. W takim przypadku kwota świadczenia będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Rozpatrzyliśmy już ponad 3300 wniosków i planujemy rozpocząć wypłatę pierwszych świadczeń w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o świadczenia, to nie tylko bon energetyczny, ale też już niedługo będzie można się ubiegać o stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce oraz stypendia artystyczne. Tak, każdego roku prezydent miasta rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów za aktywność społeczną i wyniki w nauce dla uczniów miejskich szkół. To jest taka forma wsparcia finansowego uczniów naszych szkół podstawowych w klasach od 5 do 8, a także liceum ogólnokształcącego w zespole szkół sportowych. Na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia tego roku wpłynęły 122 wnioski. Prezydent miasta przyznał 28 stypendiów, które powędrowały już do uczniów. Tutaj są praktycznie wszystkie nasze szkoły, po 2-3 osoby. W przypadku akurat szkoły numer 5, 5 uczniów. Szkoła podstawowa numer 9, 4 uczniów. Liceum ogólnokształcące 3 uczniów. Łączna kwota przyznanych stypendiów na okres wrzesień-grudzień tego roku to 21 200 zł. Jeżeli chodzi o stypendium artystyczne, do kogo są skierowane te stypendia i od kiedy rusza nabór? Stypendia artystyczne z kolei do 30 listopada można składać wnioski, więc ten nabór już w zasadzie został uruchomiony.
o przyznanie stypendium artystycznego. Osobom stypendia skierowane są dla osób szczególnie utalentowanych, reprezentujących wysoki poziom artystyczny jako wyraz uznania dla osiągnięć, a także jako forma wsparcia dalszego rozwoju artystycznego wszystkich, którzy w dziedzinie sztuki i kultury chcieliby się dalej rozwijać. I przyznawane są w następujących dziedzinach sztuki. To jest sztuki plastyczne, teatr, sztuka estradowa, muzyka i taniec, śpiew, literatura, film, fotografia, a także organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku. Pod uwagę brany jest dorobek twórczy i artystyczny, który obejmuje 3 ostatnie lata twórczości, a więc warto sobie przypomnieć to, co się robiło w ciągu ostatniego okresu. Szczegółowe informacje na temat stypendiów artystycznych, a także wzory wniosków są do uzyskania w Wydziale Promocji Sportu i Kultury Urzędu Miasta w Ełku. No i pamiętajcie, macie czas do 30 listopada. Do 30 listopada. Tak. I teraz o remoncie, bardzo ważnym remoncie. Remont 2 sal w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tak. Nasza biblioteka stara się nadążać za trendami światowymi w zakresie upowszechniania literatury, czytelnictwa, rozwoju tej formy korzystania z kultury i realizuje różne projekty. Tutaj akurat mówimy o projekcie, który jest realizowany wspólnie z Biblioteką Publiczną w miejscowości Alitus na Litwie. Projekt nazywa się Mądrość i Rozwój dla Społeczności Transgranicznych. Głównym celem tego projektu jest ułatwienie wymiany doświadczeń między instytucjami, między tymi naszymi bibliotekami. Biblioteki dążą do dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania działań związanych z cyfryzacją, gospodarką o obiegu zamkniętym i edukacją przez całe życie. To są takie chyba też główne jakby trendy, którymi się w tej chwili, myślę, społeczeństwa interesują i realizują. Ten projekt jest, ma wielowątkowy wymiar. Tutaj dotyczy programów szkoleniowych, wspólnych obozów dla młodzieży czy spotkań z seniorami. I głównym celem, tak jak powiedziałem, jest wykorzystanie zasobów i umiejętności cyfrowych niezbędnych we współczesnym świecie. W ramach programu zakupiony również zostanie sprzęt cyfrowy wspierający uczenie się przez całe życie, rozwiązania cyfrowe i aktywne zaangażowanie grup docelowych projektów we wspólne i lokalne działania. Z pozyskanych środków również przewidziany jest remont w naszym przypadku naszej biblioteki 2 pomieszczeń. W dziale Multiteka zostaną poprawione warunki korzystania z tych pomieszczeń, a także wymienione zostanie oświetlenie na nowoczesne LED-owe, co ma oczywiście wymiar nie tylko estetyczny, ale i ekonomiczny. Te prace rozpoczęły się już przy końcu miesiąca października i potrwają do końca listopada. Teraz w audycji bardzo ważny temat, bo w listopadzie obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka, a dokładnie 17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. I jak będą wyglądały obchody w tym roku w Ełku? Znaczy tutaj chodzi o bardziej przypomnienie i zwrócenie uwagi mieszkańcom, słuchaczom, wszystkim całej społeczności na to, że jest Dzień Wcześniaka, że coraz więcej dzieci rodzi się przedwcześnie, przed planowanym terminem porodu. Szacuje się, że tych porodów dzieci wcześniaków jest około 10%, może nawet i więcej w niektórych obszarach. Wszystkich porodów. Dzieci przedwcześnie urodzone to są dzieci między 22 a 37 tygodniem ciąży. I dlaczego zwracamy na to uwagę? Dlatego, że te dzieci mają, wymagają szczególnej troski, mają szereg deficytów. Wszystko zależy od tego, jak duże jest to wcześniactwo i wymagają się od rodziców i od wszystkich, od otoczenia jakby specjalnego traktowania.
często rodzice no, stają przed takim trudnym dla nich zadaniem, a przecież wszystkim zależałoby na tym, żeby te dzieci dorosły, stanowiły i w zdrowiu i z dobrym zdrowiem dorosły, doczekały wieku dorosłego. Tutaj ten dzień, Światowy Dzień Wcześniaka, to zwrócenie uwagi na to, na potrzeby rodziców, aby ci rodzice trafiali na odpowiednie zrozumienie wśród rodziny, w środowisku, w którym funkcjonują, wśród personelu medycznego. To jest taki, uważam, ważny temat, na który powinniśmy zwrócić uwagę również wszyscy. Bardzo ważny temat w listopadzie to także miesiąc profilaktyki nowotworów męskich. Tak, o ile październik był miesiącem dbania o zdrowie i profilaktykę wśród kobiet, tak listopad jest przeznaczony dla mężczyzn, oznaczany jest niebieską wstążką. Wśród mężczyzn ta profilaktyka głównie powinna być skierowana na profilaktykę antynowotworową w zakresie raka prostaty i raka jąder. Ważnym elementem tej profilaktyki jest regularne badanie, wykonywanie badań i diagnostyki, w szczególności badanie PSA. Jest to taki wskaźnik informujący o zmianach rakowych w organizmie. W tym roku możemy wykonać badania, jak zwykle, w naszym szpitalu ProMedica Wełku, w punkcie pobrań przy Konopnickiej w szpitalu na Barankach, a także w pracowni diagnostyki laboratoryjnej w pierwszym wojskowym szpitalu klinicznym przy ulicy Kościuszki. Zachęcamy wszystkich mężczyzn do skorzystania z możliwości wykonania badania PSA, bo ono może przyczynić się do wczesnego wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, no i oczywiście zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Do końca 2024 roku można bezpłatnie wykonać badanie w kierunku wykrywania raka prostaty, właśnie to nazywające się PSA, w ramach bezpłatnego programu profilaktyki 40+. Jeżeli chodzi o nasze spotkanie, no to już powolutku dobiega końca. I na zakończenie bardzo ważny temat, bo robi się coraz chłodniej. No i jak co roku bardzo ważny apel, czyli pomoc osobom bezdomnym w okresie właśnie jesienno-zimowym. To jak co roku pewnie będziemy spotykać na ulicach osoby w kryzysie bezdomności, bo niestety to zjawisko nie jest łatwe do wyeliminowania, nie tylko w naszym społeczeństwie. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy zwracali uwagę na te osoby i w okresie jesienno-zimowym szczególnie te osoby narażone są na utratę zdrowia lub nawet życia, ponieważ te niskie temperatury no, są często przyczyną właśnie wypadków nieszczęśliwych. Nie zapominajmy o tych ludziach. Pamiętajmy, że w porę udzielona pomoc z naszej strony może uratować czyjeś życie. Apelujemy do wszystkich mieszkańców miasta, aby szczególnie w okresie zimowym zwrócić uwagę na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy. Zwracajmy uwagę na osoby przebywające w klatkach schodowych, w okolicy dworca, ogródków działkowych i po prostu nie bądźmy obojętni, bo nie wiemy, czy właśnie w tym momencie komuś nie uratujemy życia. Oczywiście jako samorząd też staramy się wspierać te osoby i może zachęcamy oczywiście te, które nas, które te osoby, które nas słyszą lub będą miały kontakt z osobami, do korzystania z całodobowych schronisk, ogrzewalni, a także możliwości zjedzenia ciepłego posiłku. Jeżeli widzimy osobę potrzebującą pomocy, zgłośmy to pod numer telefonu alarmowy 112, ten ogólnopolski, lub 997 do policji lub pogotowia 999, a także
Możemy korzystać z telefonu Straży Miejskiej 986. Również nasze instytucje miejskie, jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Schronisko Ogrzewalnia i Dom Dziennego Pobytu Caritas, Diecezji Jełckiej czy Stowarzyszenie Mondar, mogą takie sygnały od Państwa odbierać. Też warto powiedzieć, że już od wielu lat Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego prowadzi taką bezpłatną, całodobową infolinię dla osób bezdomnych. Jeżeli mielibyśmy problem z taką sytuacją, to możemy dzwonić pod numer alarmowy, pod numer telefonu 800-165-320. I tam otrzymamy wszelkie informacje na temat ogrzewalni, a także noclegowni i schronisk. Szczegółową informację zawsze znajdziecie Państwo na stronie Łódzkiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zachęcam do aktywności w tym zakresie. Pamiętajcie, jeden telefon was nic nie kosztuje, a komuś może uratować życie. No i tym kończymy audycję z ratusza. Moim gościem był Mirosław Hołubowicz, zastępca prezydenta ŁUK-u. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję również.